Ceny w górę, więc samorządy zaczynają oszczędzać. Rząd zapowiedział ostatnio, że będą do tego zmuszone. Administracja rządowa, ale także administracja samorządowa będzie zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10%. Trudno powiedzieć, co to będzie oznaczało dla miast. Pytanie w stosunku do jakiego okresu 10%, bo jeżeli w stosunku do ubiegłego roku, no to myśmy już ograniczyli to zużycie energii o 61%, więc to są ogromne kwoty, więc nie wydaje nam się, żeby to było możliwe, żeby jeszcze na tym głównym wydatku, jaki jest związany z energią elektryczną potrzebną na oświetlenie uliczne, wprowadzić jeszcze większe oszczędności. Bytom wyłączy doświetlenie budynków, ograniczy wydatki na świąteczne iluminacje i zmniejszy temperaturę w budynkach użyteczności publicznej. Dzisiaj podobne cięcia ogłosił Wrocław. My realizujemy już dzisiaj pewne działania oszczędnościowe. Dla przykładu w urzędzie, w naszych wszystkich jednostkach, spółkach, także maksymalna temperatura w okresie zimowym wynosić będzie 19 stopni. Nie słowa szefa rządu motywują prezydentów miast do podejmowania takich decyzji. Już od dłuższego czasu samorządy zdają sobie sprawę z tego, że ceny energii biją kolejne rekordy i lepiej nie będzie. My jesteśmy zaskakiwani kilkusetprocentowymi podwyżkami prądu. To jest 500%, 360%, 700%, a pamiętajmy, że podwyżka prądu dla samorządów to jest podwyżka cen dla mieszkańców. Śmieci, wody, to jest podwyżka cen transportu publicznego. To jest drożyzna, która nas wszystkich będzie dotykała. I już powoli zaczyna dotykać, bo Sosnowiec obniżył temperaturę w szkołach i przygasza latarnie na ulicach. Podobnie jak w Bytomiu, tu również wymieniono oświetlenie na energooszczędne, ale oszczędności nie widać. W budżecie gminy tego efektu nie widzimy i w żaden sposób nie cieszy nas fakt, że gdybyśmy tego nie zrobili, nie wymienili, te rachunki byłyby zdecydowanie wyższe. Jesteśmy teraz na etapie przetargu na energię elektryczną, jeśli chodzi o składowisko odpadów i być może okaże się, że ten wzrost energii elektrycznej przełoży się na konieczność zmiany opłaty śmieciowej. Wzrost cen energii widać z miesiąca na miesiąc. Gminy, które postanowiły zamówić ją wraz z metropolią, mogą teraz cieszyć się z dobrej decyzji. Przetarg rozstrzygnięty rok temu dzisiaj potoczyłby się zupełnie inaczej. Korzyści uzyskane w skali wszystkich lat dla naszych grup zakupowych wyniosły ponad 700 milionów złotych. Natomiast w odniesieniu do cen, które dzisiaj mamy na rynku, to jest dwa razy tyle, czyli my mówimy o wartościach 1,5 miliarda złotych i o tyle więcej przy dzisiejszych cenach musielibyśmy zapłacić za energię elektryczną i za gaz. Samorządy domagają się wsparcia rządu, bo twierdzą, że więcej nie zdołają zaoszczędzić. Jeśli gminy zapłacą więcej, to dziurę w budżecie będą niestety musieli łatać mieszkańcy.